Ja trafiłem do szkoły teatralnej, w której po prostu właściwie każdego przedmiotu, przedmiotu, czyli mistrzowie, chociażby zaczynając od takich przedmiotów pozornie dla studentów nieistotnych, które były fakultatywne i na które wielu studentów nie uczęszczało, na przykład filozofia albo historia filmu, no to wykładali te przedmioty mistrzowie. Pan profesor Hinz, który wykładał filozofię, który był... W zakochany w kulturze antycznej i miał jakiś taki rodzaj w ogóle nie dzisiejszej kultury i przemawiał i był mistrzem abstrakcyjnego myślenia i mistrzem kalamburów słownych. Pani profesor Wanda Szczuka, która wykładała, wykładała taki przedmiot, nie wiem czy ktoś dzisiaj się tego w ogóle uczy. Może jestem niesprawiedliwy. I to nie jest narzekanie, tylko po prostu tak to zapamiętałem. Ten przedmiot się nazywał Formy i style. A egzamin z takiego przedmiotu wyglądał w ten sposób, że dobieraliśmy się w pary na ogół chłopak z dziewczyną i przez cały rok studiowaliśmy formy i style różnych epok, a egzamin wyglądał w ten sposób, że losowało się karteczkę i na przykład na karteczce było napisane oświadczyny XIV wiek. I był koszyk z rekwizytami, które można było sobie dobrać. Można było dostać dwóje, na przykład jeżeli się wybrało rękawiczki białe albo nie wiem, cylinder albo laseczkę i tak dalej, i tak dalej. Uczyliśmy się na tym przedmiocie, jak się nosi frak. Uczyliśmy się, jak się sięga po zegarek na, na dewisce. Uczyliśmy się, co się robi z rękawiczkami, cylindrem, monoklem, fularem. Jak się siada na krześle, ja się obawiam, że niektórzy młodzi to nawet mieliby kłopot z rozszyfrowaniem, co oznaczają te słowa dzisiaj. No, nie, nie chcę mówić. Bo jest cała masa wspaniałych młodych ludzi, utalentowanych, którzy doskonale wiedzą, o czym mówię, ale nie, a niektórym w ogóle to nie jest do niczego przy, przydatne, bo mają tak niezwykłą intuicję i yy, tak nowoczesny. Sposób widzenia pewnych rzeczy, że jest to fascynujące i nie potrzebują tego typu wykształcenia. Natomiast ja się tego uczyłem, łykałem to jak pelikan wodę, i, i po prostu dalszy ciąg takiej nauki otrzymałem w teatrze Ateneum, w którym miałem zaszczyt siedzieć obok pana Leonarda Pietraszaka, 15 lat. Tej samej garderobie, żeśmy spędzili, zaczynając od ogromnej niechęci wzajemnej, a kończąc na mojej wielkiej miłości do niego i takim poczuciu, że jest jakimś takim moim teatralnym ojcem. On mówił bardzo mądre rzeczy, które się przydają zarówno w teatrze brutalistów, jak, jakże, jak też w teatrze, w którym chodzi się na bosaka po niebieskiej farbie, i mówi się. I w teatrze, w którym, i w którym wszystkie kwestie gra się do przodu na 3-4. W każdym teatrze się przydają te rzeczy, o których on mówił. Bo to są po prostu podstawy, które na szczęście mm, nigdy się nie zdewaluowały i zawsze będą potrzebne. I miałem całą masę takich mistrzów i mógłbym mówić, 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 i chciałbym o nich mówić, o nich chciałbym mówić. O tym, na co się napatrzyłem. Najpierw jako licealista, chodząc tutaj do tego teatru i oglądając różnych wielkich aktorów. Jana Świderskiego? Jana Świderskiego poznałem w ten sposób, że na pierwszej zmianie jako. jako, jako Członek y, trupy teatralnej Teatru Ateneum, niosłem jego trumnę, więc w ten sposób go poznałem. Nie miałem przyjemności poznać go y, w pracy. Natomiast poznałem wszystkich tych, z którymi Jan Świderski pracował. Wiem, w której siedział w garderobie. Y, nawet miałem w rękach jego łapkę zajęczą, y, którą, y, którą się charakteryzował. Jego sztuczne krosty w, w szufladzie też widziałem i oglądałem, i jego zarosty, i, i sztuczne nosy, dlatego że pan Jan Świderski uwielbiał się charakteryzować. Pomagał mu w tym Jan Kłos, ale to, to się otwierają różne, wiem na co Jan Kłos zaczesywał, na przykład włosy, nie wiem czy to jest ciekawe dla Państwa. Ciekawe, jak najbardziej. Na szmalec. Ale, wie, są to, ale to, jest wszystko wspania, to są wszystko wspaniałe rzeczy, dlatego, że, na przykład, pan Jan Kłos, prosty, prosty człowiek, bohaterski powstaniec warszawski, syn prostego ludu, który był, który był takim żywym wcieleniem mądrości Wiecha, mówił, panie dyrektorze, kto to panu przetłumaczył, Mówi, to, to nie jest tłumaczone, to jest polskie dzieło, nie, nie, ja pytam, kto panu przetłumaczył, żeby to robić w tym zespole, więc dyrektor Janusz Warmiński sadzał go z tyłu za plecami podczas odbioru, odbioru premier, przychodził na próby generalne i był chory, jeżeli pan Jan Kłos nie mógł uczestniczyć w takich próbach, i zawsze jak się taka próba generalna kończyła, to najpierw patrzył do tyłu na minę pana Janka Kłosa. I jak pan Janek Kłos miał tak, to dyrektor robił bardzo głębokie omówienie. Natomiast jak. No to dyrektor był szczęśliwy, bo Jan Kłos się po prostu wychował w teatrze, zresztą umarł w teatrze, bo dostał w teatrze zawału i zmarł w garderobie, w której siedzę w tej chwili. Piękna śmierć. Każda artystyczna wypowiedź kosztuje i jest jakimś rodzajem, nie chcę używać wielkich słów, bo różne są zadania artystyczne, ale zawsze jest jednak jakimś samospaleniem. Mówię o sobie. Musi być. Ona musi kosztować. I coś takiego jak doświadczenie nie istnieje. Absolutnie wierzę w to. Zresztą pan Gustaw mówił o tym głośno. W właśnie on. Ten człowiek wierzył absolutnie w to, że doświadczenie nie istnieje. Wierzył w siłę kropki pauzy. Wierzył, wierzył w to, że. O. Znowu można by mówić. Natomiast jeśli chodzi, o, to, jeśli chodzi o, tą, o tą muzykę, to to po prostu strumień, strumień takiej prawdziwej energii, niekłamanej, często niepodpartej jakąś, jakąś nauką głęboką, bardzo mocno do mnie przemówił. I, I jestem temu jakby wierny do dziś, a mianowicie uważam, że sztuka, a uważam siebie za artystę bez względu na to. Czy to się komuś podoba, czy nie, to co robię, musi kosztować, i wchodzenie na scenę z jakimś letnim przekazem, po prostu w moim przypadku nie ma kompletnie żadnego sensu. Mistrz Cholubek mówił, że na scenę warto wchodzić tylko wtedy, kiedy pada odpowiedź na sakramentalne pytanie: po co? Jeżeli nie wierzę w to, że jest po co? Staram się na tę scenę nie wchodzić. I parę razy na tę scenę nie wszedłem, bo uważałem, że nie ma po co. Parę razy wszedłem i się bardzo pomyliłem, bo, to, bo, bo uprawianie sztuki polega głównie na porażkach, klęskach i pomyłkach. Tak uważam. I od czasu do czasu jest się, ma się zaszczyt brać udział w czyichś olśnieniach. I ma się zaszczyt y, brać udział w czymś, co jest w jakiś sposób metafizyczne, i wtedy przechodzą ciarki i idzie elektryczność. I kilka razy miałem okazję brać w czymś takim udział. Widziałem artystów, y, którzy tak funkcjonowali na scenie, że y, powodowali u mnie elektryczność taka trójca moja trójca to jest pan Gustaw Cholubek pan Leonard Pietraszak i pan Piotr Franceski. to są ludzie na których się będę wiecznie powoływał jeżeli cokolwiek cokolwiek zrozumiałem z tej pracy to dzięki nim Piotrek jeszcze ciągle jest pan Leonard jeszcze ciągle jest jest choruje walczy z chorobą Prosiłem, żeby tutaj dzisiaj był, bo mu absolutnie bardzo, bardzo dużo zawdzięczam. Niestety, chwilowo choroba mu nie pozwala na to, ale obiecałem mu, że, że, że parę słów na jego temat powiem. I to jest właśnie ten, to jest ten moment, w którym można powiedzieć, że to jest takie dotknięcie też XVIII i XIX wieku, dlatego że na przykład pan Leonard Pietraszak, Zaczynał swoją karierę w teatrach poznańskich, gdzie tuż po wojnie przybyli aktorzy z Kresowi, którzy przed wojną występowali w Lwowie, w Wilnie i w tych wszystkich miejscach, które potem, które potem już do Polski nie należały. Mieli cudowny, zecięgali, mówili z takim akcentem. Szereg anegdot, a ponieważ pan Leonard, oprócz tego, żeśmy na początku darli koty, jakoś tam, ja nie wiedziałem dlaczego, nie za bardzo sobie potrafiłem odpowiedzieć na to pytanie: dlaczego? Teraz już wiem, dlaczego, ale nie powiem. I przeszliśmy wszystkie fazy tej znajomości. Nie wiem, tu miliony rzeczy się otwiera przy okazji tej firmy, no bo to był zawsze taki teatr, w którym tak zwany tramwaj, czyli garderoba męska, która jest tak zorganizowana, że są ściana w ścianę obok siebie garderoby i wiadomo, że jedna garderoba to była garderoba zbi zbiorowa, a jedna garderoba to była garderoba, nigdy to, to nie było nazwane, ale tak się wiedziało, że tam siedzą, tam siedzą mistrzowie. W tej garderobie i obok te satelity, te inne garderoby. I zwyczaj był taki, że ci bardziej utytułowani dopraszali sobie do garderoby kolegów młodszych. I istniała forma. Ja nie mówię, tak jak powiedziałem na początku, że tamten teatr był lepszy od tego. Ten dzisiejszy jest wspaniały. Świetne. Ateneum współczesne jest pełne nowoczesnych, nowocześnie myślących o teatrze młodych ludzi. Ale chcę tylko powiedzieć o tym, że forma panie kolego i pani koleżanko to nie chodziło o to, że oni byli sztywni i jacyś tam zadufani w sobie, i ciężko się było do nich dostać. Tylko przejście z kimś na ty oznaczało pokonanie jakiegoś etapu w swoim rozwoju zawodowym. Jeżeli Wokulski. Czyli Jerzy Kamas proponował, mów mi od dzisiaj Jurku, to to w ogóle było jak, jak, jakieś, jak jakieś dotknięcie kosmicznej meduzy, no nie wiem, no jakiś po prostu kosmiczny ból ziemi, no nie wiem i potem on wyrastał pod ziemi na przykład, mówi, no i co tam Grzesiu? No jakby to powiedzieć, dobrze jest, tam. omijałem tę formę, ty, bo po prostu nie byłem w stanie do niego mówić, nad, ty. jeśli chodzi o Dudka Dziewońskiego, no to po prostu y, Dudek, który nie wiadomo było, gdzie się kończy anegdota, a gdzie się zaczyna prawda. Gdzieś jak on mówił, czy my jedziemy obok Waszyngtonu? No tak, tak. Ja się muszę natychmiast zobaczyć z buszem. I kurczę, nie wiem czy Wiktor to mówił, czy, czy akurat no nie, tego nie tak mówił. Nie I mówił. po prostu no, konsternacja. Zatrzymywali się w Waszyngtonie, no. Dudek Dziewoński gdzieś znikał, za trzy godziny jechali dalej, a potem się pojawiały w prasie zdjęcia Dudka Dziewońskiego z Buszem. No. Czy jak przyjechała Marlena Dietrich do, do Polski, to pierwszą osobą, z którą się chciała zobaczyć, to był Dudek Dziewoński. On mówi, tak pamiętam ją jeszcze z Hitler Jugend sprzed wojny. No. I... Czy, czy nie wiem, Dudeka, co to jest za miseczka ta, ta na ścianie, taka co, co wisi między dziełami sztuki i innymi, taka cynowa miseczka z dziurką? Nie uwierzysz, ta kula zabiła moją matkę. Z Piotrem to jest, to w ogóle jest jakiś kosmos też, no bo to się zaczęło się od tego, że, że pan Piotr Franceski yy, kiedy odmówił, to też są ciekawe, bo w ogóle rzeczy bardzo, bo po zobaczeniu scenografii do przedstawienia Cyrano de Bergerac tuż przed premierą, e, pięknej scenografii, pięknej, przepięknej, wielkiego polskiego artysty, malarza i, i, i scenografa. Ale stwierdził, że to jest w ogóle nie do tego przedstawienia. I przyszedł do pana Gustawa, i po, to było, nie wiem, tydzień przed premierą, kiedy już wszystko stało na scenie. Dziś to jest w ogóle niewyobrażalne. Nie wiem, czy, czy, czy ludzie prowadzący teatr będą mi mieli za złe, że takie rzeczy mówię, ale ja się nie boję. Powiedział, że nie zagra tej premiery w ogóle. Nie będzie premiery. Premiera się nie odbyła. Cały mozu przygotowywania tej premiery spełzł na niczym. Rozeszli się wszyscy. I potem, za jakiś czas, Piotr, bo to jest taka, je, to jest, z Piotrem jest trochę tak, jak z y, taką opowieścią o jednym wędkarzu, którego znam, y, Bronku Kornausie, który y, chodzi, na, y, chodzi nad moją ukochaną rzekę w Krew, y, na ryby. I kiedyś zrobił taki eksperyment, że wypił puszkę piwa i idąc, rzucił tę puszkę za siebie w trawę. Bo chciał sprawdzić, co się z nim będzie działo. I mówi, że wytrzymał minutę, po czym wrócił i podniósł tę puszkę. I z Piotrem jest dokładnie tak samo, jeśli chodzi o teatr. Piotr absolutnie jest. Teatr jest jego kościołem, jest jego religią. To jest, to jest absolutny. Teatr jest jego miłością wielką, na szczęście, odwzajemnioną. Poznam przypadki, kiedy ta miłość jest nieodwzajemniona to jest tragedia. I Piotr postanowił wrócić do Sirana w zupełnie nowym, jakby w nowej odsłonie. Krzysiu Zaleski, świętej pamięci, kapitalny, wspaniały reżyser, to przedstawienie na nowo postawił. I miałem zaszczyt w tej nowej wersji mu partnerować. I, i to tak jakby ktoś... Była po czasie, kiedy, jak sam mówiłeś, grałeś tutaj przeszczepy, tak? Tak, tak, tak. Kiedy był pierwszy no, tak, tak. etap tego... Tak, pracy w tym wchodziłem i mówiłem na przykład, Cześnik, Pan mój kazać raczy, aby muru nie kończono. Hmm. I, takie, i, robiłem, I robiłem przez 10 lat takie rzeczy, tym się zajmowałem. Tak byłem szykowany do jakiegoś większego zadania. Nie, nie urągam temu. Taką, taką po prostu taka... Tak wyglądała moja droga i Piotr mówi, A da, da, dajcie temu, dajcie, niech ten Grzesiek spróbuje, niech ten. I Krzysiek Zaleski postanowił, że, że spróbujemy i chcę mówić o Piotrze, nie o sobie. Piotr Franczeski to był jakiś taki dla mnie, no jak... Nie wiem, jak taki, po prostu takie były bajki w czasach, kiedy byłem mały o Zoltarze, o takim science fiction, takim, co, co, w takich butach kosmicznych. To to dla mnie to był jakiś kosmita teatralny w ogóle, ten Franceski, który po prostu wszystko potrafi. Wszystko potrafi. Yy, nie, nie, yy, jakby, yy, nie sprzedaje od razu. Wszystkiego, co tam, czym, czym dysponuje, ale tak po, powoli wydziela, rozdziela, i po prostu, i na przykład, chce coś pokazać, i nagle daje przez, przez, przez nie wiem, 20 czy 30 sekund kawałek takiego teatru, że potem po prostu no, to już można się tylko rozejść do domu. Że no, no był w, to był jego znakomity w ogóle czas i był w świetnej formie. I miał to, że mm, Miał, miał odwagę i chęć, i siłę poświęcać swój czas młodym aktorom, I, i miał do tego cierpliwość, i uczył mnie podstaw, to znaczy podstaw, których ja nie wierzę w doświadczenie, więc ja ich jakby nie używam nigdy tak samo, ale uczył, a on z kolei czerpał od, od, pana, od pana Gustawa. Uczył, uczył mnie tego, że, że to ja wiem, co zawiera mój monolog dalej. Ale przecież ludzie tego nie wiedzą, więc sakramentalna siła kropki, Postawie, postawienia takiej, takiej zdecydowanej kropki, że już nic więcej nie powiem. Ale coś mi się przypomina i mówię dalej. Ale to mnie zapala i mówię dalej. Ale i zaczynam krzyczeć. I nagle się pojawia gest. A wcześniej człowiek był bryłą, która, która się w ogóle nie rusza. To, to wszystko to I, i po prostu zawsze żałowałem, że Piotr yy, jest tak nieśmiałym człowiekiem prywatnie. Zupełnie nie, to nie licuje z tymi, z tymi postaciami, które grywa. I że ta nieśmiałość powoduje, że on nigdy nie zechce być wykładowcą w szkole teatralnej. I że to jest taka straszna strata dla tej młodzieży. Ja w ogóle jeszcze się nie zacząłem. W ogóle ja dopiero się wykluwam jako artysta. I w ogóle jako człowiek. I prywatnie też się wykluwam stale, ciągle. I uważam, że to Ateneum, które mamy dzisiaj jest niezwykle ciekawe, niezwykle dynamiczne, niezwykle nowoczesne. Chciałbym być cząstką tego teatru, chciałbym mieć zaszczyt partnerować swoim kolegom młodszym i starszym. Chciałbym. Mieć szansę podziwiania i uczenia się od nich, bo ciągle chcę się uczyć, i ciągle uważam, że jeżeli artysta gdzieś tam uwierzy w to, że już wszystko potrafi, to powinien, nie wiem, pakować manatki i szukać innego zajęcia.